Hejka wszystkim, z tej strony Mocny. To jest kolejny odcinek tutaj budowania, remontowania, odnawiania biura dla Patrycji. Zaczęliśmy 3 czy 2 odcinki temu, nie wiem jak to liczyć. Były wcześniej 2, teraz trzeci odcineczek. Tutaj był rzut. Postanowiłem zmienić tą kuchnię na jedną taką szafkę, żeby była. Co prawda teraz jest zlew całkiem w kącie, a nie tak jak myślałem pod oknem. No, ale przynajmniej w jednym stylu, a nie dwa takie połączone ze sobą szafki różnego jakby stylu. Teraz jeszcze myślałem troszkę przebudować ten salon. Zrobimy tak. Tą dużą sofę damy pod tą ścianę. Co jest? Czemu tu się blokuje? Aha, tam chyba za długa jest. Ona już tam w ścianę wchodzi. Dobra. I tutaj. Czyli tak. Teraz tak. Ten fotel dosuniemy jakby do tego. Jakąś taką przerwę. Albo... A może tak? O. Tak po skosie fajnie jakoś. Nie wiem. A to sobie Patrycja może przemeblować. Na razie zrobimy tak. To oczywiście damy tak mniej więcej albo dwa takie, albo tak, żeby korzystali z tego i ci, albo damy w ogóle, bo do jeszcze do tego fotela, bo ten fotel znowu chciałem tutaj odwrócony właśnie w stronę jakby wyznaczonego salonu, tyłem do kuchni, coś takiego. O, taki salonik. Może zrobimy tak, że dam dwie takie ławy, dwie takie stoliki kawowe, jeden damy jakoś tak, żeby drugi się zmieścił. Gdzie one tam były? Nie wiem, czy to tak będzie, że kawowy, nie, to co to było? To szukać. Biurko, nie? Drzwi, dywany, farby, gips, inne. Raczej nie inne. Ale też można zobaczyć, co tu jest. A jakieś takie bzdety. Takie przedmioty po prostu jakieś luźne, że tak powiem. Inne, jak pisze. No kinkiety nie. Krzesła? No nie, w krzesłach to nie. To nie krzesło, tylko raczej coś, kuchnia. Nie, w kuchni nie było, bo przecież przed chwilą tu byłem, jak szukałem. Do mojej kuchni. Lampy, łazienka, łóżka, panele, płytki, rośliny, RTV może. Co do RTV, to jak tu jestem, mogę sobie kupić już telewizor, który tu zamontujemy. Nie wiem, jak wysoko, może nie wysoko. No, jakoś tak. Dobra, czyli tutaj też nie ma sofy, stoły, jest stolik kawowy. To czemu nie było, jak wpisywałem kawowy? Pewno nie byłem w tej, pewno byłem w jakiejś kategorii, tak? Dobra, a jaki to był? Blat ciemny, to chyba nie jest blat ciemny. Jest taki jasny. Jaki to będzie blat? Jasny? Nie jasny. Brązowy? Też nie. Buk? Też nie. Biel? Na pewno nie. Węgę. Czyli to chyba będzie ciemny. Blat. Ciemny. Kup jeden. Najwyżej będą różne. A dobra, akurat udało się. To jednak ten. I damy im tutaj, o tak, no coś takiego. Dobra, niech będzie. Kuchnia z jadalnią, z salonem wyznaczonym, zrobione. Jeszcze tylko przydałoby się pomalować to, co nie jest. Farby.
Leśna mgiełka, niech będzie. Kup wiele. Kupię dwie i pewno escape'em, nie escape'em, czyli prawym. Dobra, i malujemy. Pierwsze co, to trzeba byłoby tutaj po prostu, muszę się zająć tymi takimi cegłami odkrytymi i tym kolorem różnym, bo nawet nie chodzi o to, że z białego zmienić, ale właśnie żeby... A! Skończyła się! Żeby nie było tych takich na widoku cegieł. Nie, farbę jeszcze mam, chyba nie przejechał mi pędzel. Dobra, teraz się na pewno skończyła. Tu jeszcze cegły. Dobrze. I jeszcze lecimy z tą ścianą. Dobra. Gdzieś jeszcze cegły odsłonięte? Raczej nie, bo tu tutaj dokładałem. Nie ma. Cały hol pomalujemy. Czy to teraz głupio wygląda? Tam do połowy tylko ściana. Zrobimy tak, pojedziemy jeszcze tu i tamtą ścianę jedną, a resztę zostawimy chyba tak jak jest. Nie będę malować. Chciałem zająć się dzisiaj tą łazienką, co tam zrobiłem, taki zarąbisty rozgardiasz, co spadł boiler po prostu. No podejdź do tej ściany, człowieczku, znaczy ja podszedłem do tej ściany, raczej o sobie mówię, to ja tu robię ten remont, że tak powiem. Dobra, no to jest, to na razie tak zostawię. Salon można byłoby tam wyznaczyć jakoś jeszcze, chyba że tą ścianę z telewizorem jeszcze tak rąbnę sobie. Tylko muszę wrócić chyba po farbę. Dawaj. Jedziemy. Ok. No to zrobione. Wchodzimy do naszego biura. Tutaj sobie wybierzemy ten kolor. Co jest? Jaki to może być? Żeby to mógł być czy to by była purpurowa konwalia? Nie, nie sądzę. Szkoda, że nie da się sprawdzić, co to za kolor. Czyli jak nie purpurowa konwalia, raczej nie nastrowy kobalt. Jak wiadomo, one inaczej wyglądają w sklepie, a inaczej na ścianie. O, lewcia, to chyba też nie ten, bo to jest za jasny. A jednak ten. Dobra. To miało być tak. W ten sposób. A te dwie ściany zrobimy inaczej. O, ale to nakupowałem tych farb. Dobra. Sprzedamy to. To. I nie wiem. Na razie. Tak jak mówię, no chciałem dzisiaj zająć się łazienką. Nie chcę to, tylko na razie zmień na rękę. No bo tak, tutaj właściwie jest. Też można byłoby tylko pomalować. Ale to nie wiem, to Patrycja by przydałoby się, żeby kolor sobie wymyśliła. A ja tylko tak, założę jej kaloryfer, żeby miała. Kaloryfer. Kup jeden. Zamontuj, przykręcamy to, skręcamy cały ten sprzęcior. Dobra, już grzeje, zima idzie, niech grzeje. Dogrzewamy się, czyli tak, tu jest zrobione. No i sypialnia, w sypialni miałem zrobić tylko to,
że tu miałem połączyć te. Aha, tu też jest łazienka do zrobienia. Tu ją całą wyczyściłem ze sprzętów. Także będzie do zrobienia. Żeby tutaj połączyć z tym, jakoś zrobić garderobę, coś takiego. Ale na razie założę tylko też jeszcze kaloryfer. Trzeba podejść, poskręcać, podokręcać i teges, i odkręcić, żeby grzało, bo troszkę zimno już w domu się robi. Wilgotno, zimno. Na zewnątrz liście spadają z drzew. Jesień po prostu leje, chociaż tego nie widać za tymi drzwiami. Dobra, zamknij i chodźmy do łazienki. Zamkniemy. A może sobie wezmę tą farbę, nie wiem. A po co to zostawiam otwarte? Dobra, wezmę sobie tą farbę. Tutaj właśnie też tak pomaluję łazienkę. A nie, zaraz. No zostawię farbę, ale nie, raczej nie będę malował. Raczej ją obłożę płytkami. No to co? Boiler? Czy ten boiler musi być tak? Chyba tak, chyba nie da się go obrócić. Natomiast czemu on tak nisko? Nie może być, czemu nie może być wysoko? O, może być wysoko. Dobra, niech se będzie tu. Wanna. Nie da się wanny przenieść. Chyba się nie da przenieść wanny. Muszę ją sprzedać. A nie widać tutaj instalacji, żeby to tutaj trzeba było instalować wannę. Dobra. No to sobie. Żadnej łazienki? No nie, zaraz będzie, zaraz montujemy. Łazienka. Co my tu mamy w łazience? Montowalna wanna i prysznic. Najpierw zamontujemy prysznic. Aha. Okej. Czyli to chyba trzeba było, jakoś to było instalacje. Instalacja wodna, prysznica. Tak, to kub jeden. O kurczę, ale to jest okno. Nie, to muszę na tą stronę dać raczej. Nie da się obrócić. Co jest grane? O, dobra, idzie. Dobra. Musiałem to wyciąć, to moje znajdowanie tego miejsca, ponieważ to strasznie jest. Trzeba precyzyjnie jakoś. Dobra, nieważne. Sklep. W każdym razie teraz będziemy mogli zamontować łazienka. Znaczy, sprawdźmy też to, czy będzie się dało. No co jest? Możesz kupić i montować tutaj prysznic. No to chcę kupić. Co jest? Najpierw muszę odkręcić nasadki. Aha, dobra, dobra. Nie, ale... odkręć. No dobra, jasne. Jednak. Jednak. Zamontowałem w ścianie, dobra. Ale nie da się tego za... O, teraz jest. Idzie, idzie. No to montujemy. Najpierw dokręcamy nóżki. No, dokręcaj się, nóżko. Stawiamy. Podłączamy rurę, rurwę. Jak mówi wieszcz. Tą rurę. Dobra, weszła. Podkładka, nasadka jakaś tam. Dokręcamy tutaj do kranu.
do tej całej instalacji bateryjnej montujemy drzwi. Klameczkę do drzwi. Pyk. Pyk, jeszcze jedna śruba. Drzwi. Druga klamka na drugą stronę. Kątownik. Kątownik. Kątowniczek. Ramkę u góry. Weszła, weszła. I jeszcze jedne tutaj do montażu drzwi. Zawiasy jeszcze jedne. No, wkręcaj się. No, wkręcaj się. Dobra. I co teraz? Teraz chyba skręcona? Nie, co jest? Aha, po... taka nakładka, żeby... Okej, tylko właśnie, kurczę. To jest właśnie to, że nie dało się tego obracać. No i co teraz? Strasznie to dziwnie wygląda. Ale to nic, wejść się da. Tylko nie na obie strony, ale fuszera. Kurde, nie na obie strony się otwiera. No ale tak to było, to nie da się tego obracać, nie? Instalacja wodna, prysznica. A nie, dobra, nie będę sprawdzał, bo to kosztuje 2000. No nic, ale nie mogłem tego obracać przecież. A tutaj postawimy wannę. Tutaj postawimy wannę. Taką ładną, okrągłą. Aha, tylko też muszę przecież zrobić instalację pod wannę. Wodna umywalki. Wodna wanny, kub jeden. Ja ci, ile ona kosztuje? No ale co też tak... O dobra, jest coś. No, tylko że nie da się obracać. Ona się ustawia sama do ściany. I nie da się tego obracać. Dobra, czyli trzeba odkręcić najpierw, to już wiem. Przygotować do montażu. Teraz kupujemy wannę. Sklep. Wanna, kup jeden. Kup tu, zamontuj. No to pięknie. Ależ on mi się ustawia. Coś będzie z tego... Dupa chyba z tego będzie. No nawet nie mogę tu. Nic mi nawet nie da, jak otworzę. A niech to. No nic, przesunę ją. Bo teraz to nic nie wymyślę. Dobra. To ja ją przesunę. Wanny, dobra. Wanny. Będzie tak na środku, między oknami. Przy kaloryferze. Ok. Zrobimy tak. Odkręć. Najgorsze, że... Ciekawe, czy tam będę w ogóle coś mógł wstawić, jak on będzie chciał montować przez prysznic. Jak on będzie chciał montować przez prysznic, to nic nie zrobię. Zamontuj. Tu coś wkręcamy. Odpływ. Podłączamy go. Nie? Nigdy nie montowałem tego. A, tutaj trzeba. Kurki. Teraz może wodę? Nie, aha, jest. Bateria. Dobra. Idzie. Czyżby już wszystko? Dobra, teraz tu odpływ. Dobra, to trzeba było. Wannę na nóżki.
Skręcamy do nóżek, przykręcamy wannę. Do nóżek. I podłączamy tu odpływ do wanny. Zakładamy siteczko. Tu odpływ górny. Koreczek. I jeszcze z tego odpływ jakiś długi. No i co? I tu, teraz jeszcze tu skręcić. A, dobra. Obudowę i wanna jest. Założę sobie kaloryfer. Nie wiem, gdzie on tam jest. Kaloryfer. Aha, we wszystkich. Kaloryfer. Kub jeden. Shit. Ok, jesteśmy z powrotem, ponieważ okazało się, że trochę przestawiłem wannę tak, że zasłaniała kaloryfer i nie dało się zamontować kaloryfera. Także najpierw trzeba byłoby tu zamontować kaloryfer. O, od razu sobie tu sprzedam to. Dobra, że niby wykręcę. A to też sprzedamy, to też sprzedamy. To nie wiem, na razie zostawiam. I jeszcze raz z wanną. Instalację. Instalacja wanny. Dobra, kub jeden. O, powinno się tak zmieścić przy kaloryferze. I teraz jeszcze raz montaż wanny. Teraz już przynajmniej wiem, jak to zrobić. Przynajmniej mam nadzieję, że zapamiętałem. Jak się montuje? Taki normalnie monter instalacji, że nie wie, czy pamięta, czy sobie jeszcze raz poradzi. Łazienka, dobra, wanna, kub jeden, zamontuj, tutaj odpływ, kureczki do wody, baterie założymy, teraz tak, na nóżki wannę, osadzamy ją, skręcamy do nóżek, odpływ, siteczko do odpływu, górny odpływ, górny koreczek, tutaj i tu i do ściany odpływ. Dobra, skręcamy jeszcze baterię, obudowę wanny i gicior i jest. Dobra. Zamknę te drzwi, to i tak nic nie daje. A tutaj tak. No to rozumiem, jest szafeczka z umywalką, tylko ją przeniesiemy. Nie da się. Trzeba byłoby sprzedać i przenieść. Dobra, no to zostanie tu. Tam pierdykniemy jeszcze jakąś szafeczkę, a tutaj zrobimy kibelek w kąciku. Co to będzie? Toalety, dobra. Kub jeden. Ale ja chcę na tej ścianie. Hello. Przewiń, aby... A, teraz się da. A. Przedtem się nie dało, teraz się da. Akurat kibelek się da. Aha, bo kibelek w ogóle chyba można w każdym miejscu. Dobra. W samym kąciku. Możesz kupić i zamontować. No to kupujemy i montujemy. Łazienka. I co by tu kupić? Taki jeden. Zamontuj. Przykręcamy go, żeby się nie chybotał, nie ruszał. I składamy. Dobra, tu jeszcze do tego dokupimy suszną rzecz. Ok, i łazienka by była. Jeszcze zostawię to oświetlenie, tylko je jakoś rozmieszczę. Klimatyzator w łazience? Dobra, niech będzie. A to światło, faktycznie może zostawię tylko jedno, ale dam je tak na środek łazienki. No, co jest? Jest? Dobra, myślałem, że je trzymam dalej. To jest.
To jeszcze tylko tam jakąś szafeczkę, tylko sobie stąd usunę farbę. I szafeczka. Umywalka. Aha, to są tylko umywalki z szafką. Umywalka z szafką. Dobra, a jakieś szafki? Szafy i szafki. Co by tu mogło iść do łazienki? Szafka nocna, szafka na buty, kredens do jadalni, szafka to za duża, regał nie, klasyczny sekretarzyk, nie ma takiego jakiegoś dużego wyboru, trochę jest, ale czy to tak dużo? Szafka RTV, szafa Wira, stylowa komoda. Może taką stylową komodę? Czy tu jest biel, by pasowała chyba do łazienki? Orzech, drewno wiśni, dąb. A, może takie? Chociaż tamto jest ciemniejsze. Ta szafka pod umywalką jest ciemniejsza. A, no i lustro, hello. Lustro. Lustro musi być, kub jeden. Okej. No i będzie. Na razie będzie. Umyj okno jeszcze, umyję Patrycji okna. I na dzisiaj to tyle. Jeszcze tylko pomaluję tą łazienkę, ale to nie będę tego pokazywać wam. No co jest? Jeszcze coś? Dobra, jest umyte. Umyj okno. Tu też w sumie już bym mógł tak zakończyć. Także dzięki. To wszystko na razie wygląda tak. Jeszcze została mi sypialnia. Tam jeszcze będzie robótka i mogę Patrycji oddawać mieszkanie z biurem. Dzięki za oglądanie. Na razie. Hejka. Cześć.